Kurde i szatem przyleciała wspierać WOSP do Irlandii na miejscu. Ja nie mila niespodzianka, aktorka nie kryje zdenerwowania. Barbara Kurdej-Szaten i Rafał Szaten w Irlandii razem z Polonia wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Niestety tuż przed finałem wydarzenia parę spotkała niemila niespodzianka. Znani malzunkowie opowiedzieli o wszystkim, co stracili na nagraniu, na którym aktorka nie kryła podirytowania i nerwów. Barbara Kurdej-Szaten z mezem na 31. WOSP w 2023 roku wystawili spotkanie z nimi. I to nie takie zwykle na kolacji. Nagraj z nami utwór, w naszym domowym studio pospiewamy. Cudownie spędzimy czas, będzie muzycznie i będzie fajnie. Razem róbmy dobro. Napisała aktorka na Instagramie. Prosto z serducha płynie zaproszenie do naszego muzycznego świata. Możemy wspólnie wypić kawę, nagrać kilka dźwięków i wspólnie pomuzykować. Ale najważniejsze, że jak co roku, możemy pomóc Wielkiej Orkiestrze. Zapraszamy Was do licytacji. Grajmy razem do końca świata jeden dzień dłużej. Dodal Rafał Szaten. Póki co w aukcji znanych malzonków bierze udział 25 osób, a najwyższa kwota, jaka do tej pory padła, to 1225 ZL, stan na 29.01 godzina 18.00. Aktorska para na tym nie poprzestała i poleciała do Irlandii, by wspierać sztab WOSP i razem z Polonia zbierać pieniądze. Niestety tuż po wylądowaniu na miejscu okazało się, że nie dotarł ich bagaż. Wszystko zrelacjonował w sieci Rafał Szaten. Jesteś szczęśliwa? Zapytał ironicznie żony. No blagam, odpowiedziała wyraźnie zdenerwowana Basia. Póki co nie wiadomo, czy malzunkowie odzyskali już swoje walizki, czy na miejscu musieli kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Wiadomo jednak, że w ramach pocieszenia udali się do Muzeum Whiskey. Już od ponad 3 dekad Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera szpitale, zbierając pieniądze na sprzęt medyczny ratujący życie. Pierwszy finał zorganizowano w 1993 roku. I jak dotąd rok w rok fundacja prowadzona przez Jerzego Owsiaka bije kolejne rekordy zebranych środków. Podliczyliśmy, ile orkiestra zebrała do tej pory i na jakie cele przeznaczono te pieniądze. Okazuje się, że w trakcie poprzednich 30 finalów WOSP zebrała ponad 1 miliard 935 milionów ZL. Za te pieniądze zakupiono około 70 tysięcy urządzeń ratujących zdrowie i życie. Ta aukcja WOSP przeszła do historii 17 lat jako szukel Owsiaka i cała Polska na grube miliony. Kinga Rusin przekazała fortunę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z Markiem. Jak co roku, też chcemy się do Lozyc. Do piekla też rzadzacym. Barbara Kurdej-Szatan zrobiła w nocy sekretne transmisje. W Lozylaki i w Mrowisko?